Cześć. W tym wideo powiem Ci, jak dokładnie krok po kroku zbudować biznes polegający na tworzeniu stron internetowych oraz świadczeniu usług, usług tak zwanych komplementarnych. Ja nazywam się Dariusz Pichalski, i na swojej karierze, nazwijmy to, freelancera, przedem wszystkie etapy. Zaczynałem w 2010 roku tworząc strony za 150 zł. Pracowałem, tak jak większość freelancerów, gdzieś tam na boku, dorabiając w szarej strefie firmę prowadzę od 2018 roku i tak jak zaczynałem ten biznes od tych 150 zł za stronę, tak teraz Prowadzę dwie firmy, w których generuję przychód od 30 do 50 tysięcy złotych. I w tym wideo dostaniesz taką instrukcję w formie takiej lekko strawnej pigułki, co zrobić krok po kroku, nawet jeśli zaczynasz od zera, nawet jeśli nie masz pojęcia o tworzeniu stron internetowych, tak aby w ciągu 2-3 miesięcy zarabiać właśnie na tworzeniu stron internetowych i na świadczeniu tzw. usług komplementarnych 5 tysięcy złotych. Jest to kwota jak najbardziej realna jeśli chodzi o 2-3 miesiące, natomiast przeskoczenie do kolejnego takiego pułapu, czyli te 10 tysięcy złotych, jest jak najbardziej możliwe w przedziale czasowym od 4 do 6 miesięcy. Mi to zajęło od 2018 roku do 2019 roku, tak aby przez rok od zera, od pierwszej wypłaty, pamiętam, 1300 złotych na swoim zacząć zarabiać 10 tysięcy właśnie na stronach. Tylko przypomnę, że to było 5 lat temu, te 10 tysięcy 5 lat temu miało zupełnie inną wartość, Niż teraz. I popełniłem po drodze wszystkie możliwe tak naprawdę błędy, ucząc się e, od zera. Wtedy poznawałem motyw Astra, poznawałem dopiero Elementora, więc mi to zajął rok. Teraz, ty mając tę wiedzę podaną w takiej formie, właśnie pigułki, możesz ten czas skrócić. Zarobić 5 tysięcy złotych od 2 do 3 miesięcy, a 10 tysięcy od 4 do 6. Jest to jak najbardziej realne. To wideo podzielimy na takie trzy główne części. Pierwsza część to fundamenty. Druga część pozyskiwanie zleceń, co oczywiście jest najważniejsze w tym biznesie. Nie ma klientów, nie ma biznesu. I trzecia część to współpraca z klientem na każdym etapie współpracy oraz dalsza jego monetyzacja, tak aby jeden raz zdobyty klient w długim okresie czasowym cały czas na Ciebie zarabiał. Zaczynajmy. Część pierwsza. Fundamenty. Fundamenty. Zacznij na początku od określenia punktu zero. Miejsca, w którym obecnie jesteś. Zrób sobie taki wewnętrzny audyt siebie, swojego biznesu. W jakim punkcie jesteś? W tym punkcie Twoim przyjacielem powinna być taka oto kartka i długopis. Nie mam akurat długopisu, ale wyobraź sobie, że on tutaj jest. Bierzesz kartkę, bierzesz długopis, piszesz punkt zero i piszesz tam następujące rzeczy. Przede wszystkim jakie są twoje umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych? Czy zaczynasz zupełnie od zera? Nie masz nawet pojęcia o tym? Czy być może już tworzysz strony internetowe? Jakie są to strony? Czy jesteś w stanie tworzyć e, bardzo skomplikowane projekty dedykowane, umiesz li, pisać e, kod, umiesz robić sklepy internetowe? Nie tylko dla prostych produktów, to wszystko sobie napisz. W jakim teraz punkcie jesteś? I spokojnie, jeśli tworzysz strony albo dopiero zaczynasz tworzyć stronę, jest to naprawdę dość proste. Aby zacząć zarabiać na stronach internetowych, zacząć tworzyć pierwsze strony internetowe, wystarczy nawet jeśli startujesz od zera, wystarczy dosłownie 2-3 tygodnie, aby już robić te pierwsze, proste strony wizytówki, które dadzą ci pierwszych klientów, dadzą ci pierwsze pieniądze. Jeśli Twoim punktem jest naprawdę taki punkt zero, gdzie jeszcze nic nie potrafisz robić, nie potrafisz tworzyć stron internetowych, pierwszym najważniejszym krokiem to jest oczywiście no, nauczenie się tego, tak? Musisz wygospodarować taką ilość czasu, która mniej więcej trwa po kilka godzin dziennie, dwa, trzy tygodnie, wtedy od zera startując jesteś w stanie zacząć tworzyć proste strony, strony wizytówki. Na moim YouTubie znajdziesz 900 filmów, z czego większość tych filmów to są tutoriale właśnie jak tworzyć strony internetowe. Natomiast jeśli chcesz mieć taką wiedzę usystematyzowaną, to w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego kursu, do kursu WordPress, czyli jak tworzyć strony i sklepy internetowe. I ja, pomimo że w tym biznesie jestem już kilkanaście lat, moje umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych wcale nie są jakieś duże. Wręcz tutaj deweloperzy, programiści wyśmiewają mnie, ponieważ ja uczę jak robić proste strony. Tak, ale ja te strony umiem robić, proste strony, ale przede wszystkim umiem na nich zarabiać. Świat pełny jest niespełnionych super mega deweloperów, programistów, którzy po prostu nie zarabiają, mają niesamowite skilly, ale nie mają tej jednej najważniejszej umiejętności, czyli sprzedaż, pozyskiwanie klientów, współpraca z klientem i dalsza ich monetyzacja. I w tym wideo właśnie też będę tego uczył. Tak więc, aby zarabiać na tworzeniu stron internetowych, tak naprawdę nie musisz mieć nie wiadomo jakich umiejętności. Dostosuj swoją ofertę, o czym też będę mówił później, do swoich umiejętności. Tak więc, jeśli moim punktem zero było tak, że ja nie mam jakichś mega umiejętności, potrafię tworzyć proste strony, proste sklepy, to moja oferta powinna być skierowana do tych osób, do tych firm, którym wystarczy właśnie proste strony robić, czyli na przykład są to lokalne firmy, e, gdzie tak naprawdę struktura takiej strony jest bardzo podobna. tak. Proste sklepy, proste sklepy z produktami cyfrowymi. To umiem robić i. To był mój punkt zero, tak? Z tego punktu zaczynałem. Jeśli już natomiast tworzysz strony internetowe, umiesz to robić, masz nawet dobre umiejętności, ale masz problem z pozyskiwaniem zleceń, to napisz sobie, jaki jest twój punkt zero, w jakim stopniu, w jakim punkcie są twoje umiejętności w zakresie WordPressa i w jakim stopniu ty e, funkcjonujesz w tym biznesie. Ilu masz klientów miesięcznie, tak? Ilu potrzebujesz klientów miesięcznie, aby, o, aby zarabiać taką swoją minimalną kwotę e, do przeżycia, która ciebie, że tak powiem, satysfakcjonuje, tak? Więc je jeśli w tym filmie przyjęliśmy, że jest to kwota 5000 zł, określ, ilu musisz e, zdobyć klientów miesięcznie, aby taką kwotę e, zarobić, tak? To po pierwsze, określ, które metody pozyskiwania zleceń do tej pory wykorzystywałeś, które się w Twoim przypadku sprawdzały, a które były zupełnie bez sensu. Ale I kolejnym takim punktem wyjścia, tym punktem zero, jest określenie, co robi Twoja konkurencja. I ja to wałkuję na moim kanale bardzo często. Wypisz te wszystkie punkty, które robi twoja konkurencja, czyli konkurencja w tworzeniu stron internetowych w jednej kolumnie na karcie, a w drugiej napisz co musisz robić, aby robić to inaczej. Przykład, więc jeśli twoja konkurencja siedzi na grupach związanych na przykład SEO z WordPressem, to ty nie powinieneś tego robić, ponieważ tłum się myli. Większość osób w tej branży w zarabianiu na tworzeniu stron internetowych zarabia kwoty nie przekraczające 1000 zł. To są z, przypadkowe osoby, które nie mają, na tym, e, nie mają biznesu polegającego na tworzeniu stron internetowych, one tylko dorabiają. Doszedłem do takich raportów właśnie m.in. firmie LH, które Ty też możesz pobrać, gdzie właśnie 90% finanserów nie zarabia więcej jak 1000 zł. Więc jeśli ta, ta większościowa masa nie zarabia, nie, nie ma biznesu efektywnego polegającego na tworzeniu stron internetowych, to dla Ciebie jest jasny wniosek. Powinieneś robić zupełnie coś innego niż te 90 osób. Więc piszesz, co te osoby robią. I to jest Twoja lista, czego Ty nie powinieneś robić, tak? Więc jeśli te osoby siedzą na różnych grupach, gdzie pojawia się jedno zlecenie i tam się rzuca kilkadziesiąt osób i, i głównie e, e, są to oferty, które przekrzykują się, że tak powiem, kto da mniej i wygra ta osoba właśnie, która zaproponuje taką bieda stawkę, to Ciebie tam nie powinno być, tak? Ty nie powinieneś być właśnie... Jak ten kurczak, jak, jak ten krokodyl wstawie gdzie się wrzuca kurczaka, czyli to jedno zlecenie i te wszystkie krokodyle się rzucają. Kto szybszy, ten lepszy, kto tańszy, ten lepszy. Tak? Ty masz być jak po prostu tygrys w puszczy indyjskiej, który chodzi, chadza własnymi ścieżkami i poluje sobie na swoje kąski, na, gdzie nie ma konkurencji, tak? na, na iluś tam hektarach lasu. Kolejnym takim punktem wyjścia jest określenie własnej niszy. Na YouTubie mnóstwo jest poradników, gdzie różni guru od tworzenia, od budowania agencji social media czy też budowania biznesu, właśnie polegającego na tworzeniu stron internetowych, namawiają, aby właśnie iść w niszy, aby robić strony tylko dla osób z konkretnej niszy. Naczytali, naoglądali się anglojęzycznych pierdół i teraz nigdy nie zarabiali, nie zarabiali w jednej niszy, ale teraz głoszą, że Ty wybierz sobie niszę i będziesz po prostu szczęśliwy, bo będziesz fachowcem swojej niszy i klienci będą wybierali Ciebie, bo Ty się przecież znasz na swojej niszy. Gówno prawda. Tak naprawdę, jeśli zaczynasz ten biznes, to ograniczenie się tylko do jednej niszy i zazwyczaj te osoby też ograniczają się do niszy nie dlatego, że się znają na tej niszy, bo zjedli zęby na tej niszy, bo wiedzą jak dostarczać klientów, jak sprzedawać usługi w tej niszy, mogą realnie pomóc osobom w tej niszy, tylko idą w to niszę, bo Zenek z kanału na YouTube tam tego powiedział, że nisza beauty jest zajebista, ja tam idę, bo tam są pieniądze Wywrócisz się, jeśli nie masz pojęcia o tej niszy, jeśli nie masz pojęcia o branży Beauty, skąd pochodzą klienci do branży Beauty. Oczywiście, branża Beauty jest tutaj tylko takim przykładem, tak? Więc na początku, będziesz potrzebował, jak kaniacz dżu, nowych zleceń, tak? I nie będzie cię stać, aby ograniczać się do jednej niszy. Zwłaszcza na początku, jeśli musisz być proaktywny, schodzić za tymi zleceniami, nierzadko nie, nie też na słuchawce, nierzadko też chodząc po prostu od firm do firm, od drzwi do drzwi. Ja tak właśnie zaczynałem, tak? Chodziłem od drzwi do drzwi, po prostu akwizycja. Oczywiście tutaj w tym filmie podam Ci mnóstwo innych świetnych metod, jak pozyskiwać nowych klientów, ale to jest taki właśnie przykład. Więc jeśli ograniczysz się tylko do jednej niszy i będziesz w małym na przykład mieście, w małym czy średnim mieście szukał klientów tylko z danej niszy, to się po prostu potłuczesz, tak? Bo. Ograniczy się mocno, tych firm nie będzie jakoś dużo. Ile jest powiedzmy fryzjerów w takim mieście 20-tysięcznym? Kilkunastu, może kilku, i to wszystko, tak? No ale możesz powiedzieć: No, ale zaraz, przecież to jest biznes online, mogę działać na, całym, na całej Polsce. W całej Polsce fryzjerów jest mnóstwo. Oczywiście jest mnóstwo, ale to dalej jest jedna nisza, która cię ogranicza. Więc jeśli nie masz pojęcia o branży fryzjerskiej, to dostaniesz po łapach, jeśli po prostu będziesz się skupiał na tej jednej niszy. Oczywiście, jeśli jesteś naprawdę specjalistą, jeśli potrafisz dowieść wynik, czyli zrobić stronę i dowieść temu klientowi e, nowych e, klientów, nowych leadów, to spoko, będziesz naprawdę specjalistą, będziesz miał super referencje, ale to ci zajmie mnóstwo czasu, żeby wyspecjalizować się w danej niszy, nauczyć się zdobywać klientów w tej jednej niszy, to tak naprawdę musisz poświęcić około roku czasu, tak? A niestety, zakładając firmę, za chwilę masz opłaty, i zanim ty będziesz tym specjalistą, to miesiące szybko-szybko mijają, ty musisz płacić opłaty, musisz masz swoje stałe koszty i nie stać się po prostu na skupianie się tylko na jednej niszy. Mój, mój pomysł tutaj w tym temacie jest taki, tak jak mówiłem, określiłem ten swój punkt zero. Moje umiejętności nie były jakieś rewelacyjne. Ja się wyspecjalizowałem w tworzeniu prostych stron wizytówek dla firm. Dla firm lokalnych, które mają te same problemy, tak? Czy to jest fryzjer, czy to jest pan mecenas, czy to jest firma budowlana, czy pani, która robi e, wiązanki na śluby, oni mają jeden, e, mają kilka cech wspólnych. Po pierwsze, świadczą usługi, lokalne usługi na, o, na obszarze pewnym, i drugi problem, to mają problem z nowymi zleceniami, tak, obojętnie jakie to są usługi, czy to jest fryzjer, czy to jest firma budowlana, potrzebuje klientów w lokalnym mieście i to ich łączy, tak, I jeszcze łączy ich jedna wspólna rzecz. Moja osoba, moja osoba, ponieważ czy to jest Pan fryzjer, czy to jest Pan hydraulik, czy to jest Pan budowlaniec, czy jest to Pan mecenas, to struktura strony internetowej takiej firmy jest taka sama, są te same zakładki: strona, oferta, galeria, realizacje, kontakt te same pierdoły, tak? Za przeproszeniem. Więc jeśli ja nie umiem tworzyć zaawansowanych stron internetowych, to robię osobom, e, gdzie o, te strony internetowe niczym tak naprawdę mnie nie zaskoczą, bo ta struktura jest prosta tam się nic nie, nie wydarzy. Więc to jest świetne dla osób początkujących, tak? I zobacz, wyniszowałem się w małych firmach, tak? Dla małych usługodawców. Ich jest mnóstwo, są w każdym mieście, małym, średnim i dużym. I obojętnie na jakiej zapyziałej wiosce w Polsce mieszkasz, tak naprawdę do pierwszego miasta powiatowego masz max 20 km i tam masz swoich pierwszych potencjalnych klientów, tak? Mnóstwo potencjalnych klientów. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu dotyczącego budowy marki osobistej, przypominam o moim kursie: Jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych? To jest 8 godzin wiedzy, którą zebrałem właśnie w formie takiej pigułki. Link do tego kursu oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu i tam właśnie krok po kroku nauczę cię już konkretnie, dokładnie jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli budowa marki osobistej. Jeśli jesteś finanserem, chcesz zarabiać na za tworzeniu stron internetowych, musisz zacząć budować markę osobistą. Jeśli nie będziesz budował marki osobistej, ona i tak się będzie sama budowała, tak? Każdy ma z nas jakąś markę osobistą. Masz markę osobistą jako syn, mąż, kochanek, syn. Każdy ma markę osobistą. Tutaj chodzi nam oczywiście o markę osobistą w tym biznesie, tak? Więc jeśli nie budujesz marki, ona i tak się będzie budowała. To jest tak jak z decyzjami. Brak decyzji to również jest decyzja. Brak decyzji o budowie marki osobistej, to również jest budowa marki osobistej, tyle, że już ty tego nie kontrolujesz, masz taką markę, jak, na jaką sobie zasłużyłeś. Więc trzeba to robić świadomie od pierwszego dnia, tak? Ja generalnie system umie w biznesie pozyskiwania klientów, podzieliłem na takie dwie zasadnicze części, tak? Pro -pass, czyli pierwsza faza proaktywna i później faza pasywna. O tym też tutaj będę w tym filmie mówił. Więcej też oczywiście mówię w moim kursie, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. I aby klienci zaczęli sami do ciebie przychodzić, czyli ta faza pasywna, przychodzić do ciebie z polecenia, przychodzić do ciebie dlatego, że masz silną markę osobistą, to po prostu musisz zacząć ją budować. I pierwszym takim krokiem jest e, oczywiście zbudowanie marki osobistej, e, wyznaczenie sobie pewnej spójności, tak? Zobacz, na moich social mediach, czy to na moim YouTubie, czy na moim TikToku, czy na moim Facebooku, zawsze znajdziesz jeden kolor brandowy. Znajdź sobie swój jeden kolor brandowy, którego będziesz się trzymał jak pianu płotu wszędzie, na swojej stronie internetowej, na swoich socialach, w PDF-ach swojej oferty, tak? Twój kolor brandowy. Masz być od razu kojarzony z tym kolorem, tak jak ja jestem kojarzony z tym śmiesznym, półróżowo-czerwonym kolorem, który wybrałem tak naprawdę, nie wiem dlaczego, lat temu kilka, ale robię, ale brnę w to, tak? On mi się już zaczął nawet podobać, tak? Opatrzył mi się na tyle, że zaczął mi się podobać, tak jak bzdetne piosenki, których nie lubimy, a słuchając ich 20 razy już nam się podobają. Tak samo jest u mnie z tym kolorem. Wybierz swój kolor i trzymaj się go, tak? Tam masz być od razu kojarzony z tym kolorem. Jeśli teraz widzisz jakąś miniaturę na YouTubie mojego filmu, to nawet widzisz moją twarz, widzisz ten kolor, więc to są te dwie rzeczy. Nawet w ten film nie klikniesz, ale on Ci się podprogowo, podświadomie zapisze, ta miniatura, tak? Zapisze Ci się i wpadnie w Twojej głowie do szufladki film Picharskiego, kolor czerwony, jego gęba i później, gdy będziesz chciał, na przykład nauczyć się tworzenia stron internetowych, będziesz chciał nauczyć się sprzedawać kursy, to, to sobie przypomnisz, że pan Darek Pichalski z kanału na YouTube ma ten kolor, tą mordkę pokazuje i on tam ma ten, te materiały. Kiedyś ich nie oglądałem, bo mnie nie interesowały, ale one tu w szufladce w głowie zostały. To tak samo jest na przykład z banerami. Mijasz jakiś baner, nie wiem, sklepu hydraulicznego. Mieszkasz i nie jest ci zupełnie potrzebny sklep hydrauliczny, ale jeździsz do szkoły, do przedszkola lat 5. Raptem idzie ci w kuchni uszczelka, o którym sklepie hydraulicznym sobie przypomnisz? Właśnie o tym, którego baner widziałeś, tak? Niby jest ta ślepota banerowa, już nie zwracamy na to uwagi. Podświadomie, ale nieświadomie ten baner ci się zakodował w głowie i jak ci uszczelka pierdyknie, to polecisz szybko właśnie do tego sklepu, bo miałeś ten baner 5 lat, on ci się zakodował. Tak samo jest z kolorem i z twoją twarzą jeśli jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, freelancerem, nie twórz wrażenia, że jesteś kimś dużym, że masz agencję, YZ, Pixel i inne tam cuda niewidy. Nazywasz się Jan Kowalski, tworzenie stron internetowych. Twoja twarz jest Twoim logo. Tak jak umie, zawsze znajdziesz moją mordkę na, na, na YouTubie, na wszystkich profilówkach. Ma, masz być kojarzony z Twoją twarzą. Każdy ma twarz, jaką Jaką ma. Moja też jest potłuczona, nie jest yy, idealna. Mam aparat na zębach, mam wadę wymowy, nie jestem yy, idealny, ale to nie o to chodzi. To jest mój, yy, to jest mój taki kod DNA, tak? Moj, moja ta indywidualność, tak? Ty również. Twoja twarz jest twoim niepowtarzalnym, po prostu yy, tak jak linie papilarne. To jest twoje logo, a twoje imię, nazwisko to jest twój brand i tego się trzymaj. Wszędzie na swoich socialach, na swojej stronie internetowej pokazujesz swoje zdjęcie i swoje imię, nazwisko, tak? Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza pod kątem strony internetowej. Ludzie, którzy wejdą na Twoją stronę internetową, chcą wiedzieć, kto jest po drugiej stronie. Więc jeśli widzą zdjęcie, widzą fizycznego, realnego człowieka, to skraca się ten dystans, tak? Oni nie chcą e, tam widzieć, że tam jest jakaś korporacja, że oni będą dzwonili do Ciebie, tam się odezwie Pani Krysia sekretariatu, która Cię połączy z handlowcem. Oni chcą mieć do czynienia z jedną osobą. I to, że jesteś jednoosobową działalnością, pokazujesz na stronie zdjęcie, imię, nazwisko, ludzie wiedzą, z kim są, kto jest po drugiej stronie. Lubią tą fizyczność, tak? Eee, jakkolwiek to zabrzmiało. Kolejna kwestia, portfolio, tak? Oczywiście, jeśli dopiero zaczynasz, portfolio jest bardzo ważne. Pamiętaj, że najważniejszym projektem w Twoim portfolio jesteś Ty sam. Twoja strona internetowa jest najważniejszą rzeczą w portfolio. To przez pryzmat Twojej strony internetowej inni klienci, którzy będą wstępnie zainteresowani ofertą tworzenia stron internetowych, będą Cię oceniali i podejmowali decyzje, więc Twoja strona musi być naprawdę pro. To nie znaczy, że mają tam być wodotryski, flesze, sresze. Tam ma się dużo dziać. Nie, właśnie nie. Minimalizm. Dużo białek w przestrzeni, jasne, wyraźne fonty, Twoje imię, nazwisko, Twoje zdjęcie schludnie, minimalistycznie, czysto, tak? Tak ma wyglądać strona internetowa, która wzbudza e, zaufanie. Do tego na stronie internetowej oczywiście muszą być opinie, e, muszą być certyfikaty, jeśli takowe posiadasz, czyli ten social proof, coś, co e, będzie postrzegało Ciebie jako eksperta, tak? E, także e, jeśli masz na przykład stronę internetową na WordPressie, e, zainstaluj tam wtyczkę Widżety, Recenzji Google Moja Firma, Ponieważ ta wtyczka właśnie zaś się opinie z Twojego profilu Google Moja Firma na Twoją stronę internetową. I to jest kolejna, kolejny punkt, jeśli chodzi o budowę marki osobistej. Profil w Google Moja Firma. Zrób i dobrze zoptymalizuj swój profil wizytówki Google Moja Firma. Ja, pomimo, że mam tych obecnie opinii ponad 250 na swojej wizytówce Google Moja Firma, jak jest każdy klient, to do każdego klienta pisze, wystaw mi opinię, tak? Mógłbym tego nie robić, bo na tym poziomie, już przy kilkuset opiniach, to nie ma tak naprawdę na, dla pozycjonowania żadnego znaczenia, ale robię to, to weszło mi w krew i te opinie oczywiście możesz właśnie taką wtyczką widget recenzji Google Moja Firma zasać na swoją stronę internetową. Google Moja Firma to jest często ten pierwszy i ostatni punkt styku z Twoją marką. Ludzie mogą nie wejść na Twoją na stronę internetową, mogą właśnie ocenić Ciebie przez pryzmat Twojej wizytówki Google Moja Firma, więc tam również zdjęcie profilowe, baner w tle i najważniejsze, opinie, tak? Jeśli działasz w mieście lokalnym, to profil w Google Moja Firma musi być naprawdę picobello odpisowany, ponieważ on będzie pozycjonował się. I w małym, średnim mieście, dobrze zoptymalizowana wizytówka, nie mam dużych problemów, aby szybko wskoczyć w top 3, tak? I jest to świetny, darmowy sposób na pozyskiwanie nowych klientów. Yy, ale nie tylko... Ten model wizytówki, Google moja firma będzie Ciebie pozycjonował, ale jest to także świetny model, aby takim klientom dosprzedawać kolejną usługę. Tak właśnie, jeśli nauczysz się na swojej wizytówce tworzenia dobrej optymalizacji, to taką usługę możesz wykonywać swoim klientom, tak właśnie jest u mnie. Tak jak Ci powiedziałem, ja skupiłem się na niszy małych lokalnych firm. I co łączy te małe lokalne firmy, tak jak Ci powiedziałem, brak klientów, brak strony internetowej, te same bolączki. I sama strona internetowa, powiedzmy sobie szczerze, gówno takiemu klientowi da. Jest to po prostu martwy twór. Strona internetowa jest niczym tak naprawdę. Jest tak jak postawionym sklepem w środku lasu, do którego i tak nikt nie przyjdzie, bo on jest w środku lasu. Twoim zadaniem jest sprowadzenie na, to, na, na tę stronę ruchu. To ruch jest paliwem, tak? I tutaj, właśnie tworząc stronę, musisz jasno się e, klientowi wytłumaczyć, że może znajdzie tańsze oferty, ale tak naprawdę ta strona tańsza nic mu nie da. A ty twoja oferta będzie dużo lepsza o tym też będę mówił właśnie w tym filmie gdzie porozmawiam sobie o ofercie ponieważ twoja oferta skupia się nie tylko na tworzeniu stron internetowych ale przede wszystkim na dowiezieniu klientowi wartości czyli ruchu ruch równa się nowi klienci i to trzeba klientowi po prostu powtarzać tak? więc jeśli skupia się na lokalnych prostych małych firmach to od razu możesz im dosprzedać właśnie te tak zwane usługi komplementarne z których jedną jest właśnie optymalizacja wizytówki Google Moja Firma, która szybko pójdzie w górę po Twojej optymalizacji i przyniesie klientowi nowych klientów. Bo pamiętaj, że tworząc stronę internetową, Ty i twój, Twoja oferta jesteście kojarzeni z kosztem. Jesteś kosztem. Jesteś intruzem, który wkroczył tutaj, że tak powiem, w teren Twojego potencjalnego klienta i jesteś dla niego intruzem. I Twoja oferta tak naprawdę ma mu uświadomić, że nie jesteś kosztem, tylko jesteś inwestycją. Czyli on wyda na ciebie kilka tysięcy złotych, ale to szybko się zwróci, ponieważ ty dostarczysz mu nowych klientów. Kolejnym punkcie, punktem w budowie marki osobistej jest ustalenie publikacji na social media w trybie 221. O czym tutaj mowa? Masz przede wszystkim na swoich social mediach publikować następujące treści w proporcji 221, czyli na każde pięć czy to postów, czy to filmów na twoich social media, na każde pięć takich treści, dwa mają być zasięgowe. Dwa mają być wartościowe i jeden ma być, który świadczy o Twoim autorytecie. Tak? Już tłumaczę o co chodzi na moim przykładzie, na przykład w biznesie, na przykład na publikacji filmów na YouTube. Dwa z pięciu filmów umie są na zasięg, czyli traktują o czymś bardzo, bardzo szeroko, tak? Czyli na przykład szeroko, czyli idę bardziej. Czyli na przykład jest to ten film, gdzie mówię dość ogólnie, tak? On trwa kilkadziesiąt minut, ale mówię o pewnych rzeczach ogólnie. On ma mi zrobić zasięg, ma zapoznać nowych odbiorców, nowych ludzi z moją osobą. I jeśli te osoby zainteresują się, tak jak być może ty, to będziesz przeglądał moje kolejne wideo czy to posty i zobaczysz, że oprócz takich właśnie wideo zasięgowych są tam też konkretne filmy, tak zwane już właśnie na wartość. I znowu na każde 5 filmów, u mnie dwa są na zasięg, dwa są na wartość. Na wartość, czyli już schodzisz niżej, dajesz bardziej konkretne rady, tak? Jeśli na przykład już tworzysz strony internetowe, no to znajdziesz tam na przykład filmy o różnych wtyczkach, o ich konfiguracji, do czego są. Tutaj mówię dość o ogólnych rzeczach, na przykład mówię o pozyskiwaniu klientów, mówię o fundamentach, mówię o ofercie, ale na przykład znajdziesz też na tym kanale bardziej filmy, które schodzą głębiej, gdzie na przykład są stricte właśnie dotyczące zdobywania nowych zleceń, tak? Więc mamy dwa filmy na zasięg, dwa na wartość i jeden film ma być, który świadczy o Twoim autorytecie. I na przykład na tym kanale są wywiady, czy z Emilem, czy z Marianą, którzy dzięki właśnie moim kursom, kursom zarabiają już kilkanaście lub kilkadziesiąt nawet e, tysięcy złotych, może, je, może się zobaczyć, i są to filmy już e, kto, na, na tak zwany autorytet, czyli świadczące o moim autorytecie, że, prze, że oni przebyli tę drogę, którą ja przebyłem, zaprowadziłem ich za rękę, że to świadczy o moim autorytecie. To mogą być nawet posty na Facebooku, gdzie pokazujesz opinię, czy to o Twojej usłudze, tak, więc e, coś, co świadczy o Twoim autorytecie, że faktycznie znasz się na swojej robocie. Więc zrób taki właśnie kalendarz treści na 30 dni. A teraz, jeśli się zastanawiasz, no, ja pierdzielę, ale jak mam ten kalendarz zrobić? To spokojnie w opisie tego filmu przygotowałem dla ciebie prompt, który możesz wpisać albo w chat GPT, nawet w wersji darmowej, lub też w Gemini. Gemini jest to taka odpowiedź AI na chat GPT od Google i uważam, że Gemini w wersji darmowej jest dużo lepsze niż ChatGPT w wersji darmowej. Spróbuj zadaj ten sam prompt i zobacz jakie są odpowiedzi. Uważam, że Gemini jest naprawdę świetne. A tak w ogóle to jestem właśnie w trakcie przygotowywania nowego kursu, właśnie kursu o AI, sztucznej inteligencji. I napisz dokładnie ten prompt i sztuczna inteligencja ułoży ci kalendarz dokładny publikacji na 30 dni właśnie według tej mojej struktury 2 2 1 czyli dwa posty filmy na zasięg dwa na wartość i 1 na autorytet. Jest to idealna idealna proporcja, aby budować autorytet swój, budować swoją markę osobistą w social. Dokumentuj swój proces. Jeśli stworzyłeś stronę internetową, pokaż ją Pokaż się z tej roli eksperta. Dlaczego stworzyłeś w taki sposób tę stronę internetową? Dlaczego zastosowałeś takie kolory? Dlaczego zastosowałeś takie fonty? Jeśli stworzyłeś sklep, pokaż ten sklep. Pokaż ścieżkę zakupu w tym sklepie. Dlaczego ona jest taka. Yy... Krótka, prosta, tak? Co powoduje większe konwersje? Jakie tam wtyczki zainstalowałeś? Jak zoptymalizowałeś pod SEO taką stronę? Jak zoptymalizowałeś stronę pod kątem szybkości? Czyli ucz innych tego, czego się sam nauczyłeś. Jak Andrzej Duda ciągle się ucz i pokazuj to, czego się nauczyłeś. Wyobraź sobie siebie sprzed trzech lat, tak? E, na no jaki temat chciałbyś zobaczyć wtedy filmy, zobaczyć post na Facebooku? Czego chciałbyś się wtedy nauczyć? Naucz siebie sprzed trzech lat, tak, to, czego się, to, co dzisiaj wiesz, to, co wtedy chciałbyś wiedzieć, natomiast jeśli jesteś w takim punkcie, że zupełnie startujesz od zera, dopiero się nauczyłeś tworzyć strony internetowe, również nagraj na ten film, zaprezentuj siebie, powiedz o swoim nowym pomyśle na siebie, tak, co teraz będziesz robił, dlaczego to będziesz robił, co się, co się nauczyłeś, od kogo się nauczyłeś, tak, Mam nadzieję, że ode mnie. Więc to wszystko pokazuj. Ludzie lubią taką drogę bohatera. Zobacz, te wszystkie hollywoodzkie produkcje, tak jak Rocky, mają ten sam schemat. Jest tam podróż bohatera. Od zera do bohatera, tak? Rocky Balboa pracował w basarni i dano mu szansę właśnie na tytuł mistrzowski. Więc pokazuj swoją drogę od takiego naturzczyka, od osoby początkującej do osoby, która buduje krok po kroku biznes, tak? To jest właśnie budowanie marki osobistej, tak? Ludzi nie interesuje. Ludzi nie interesuje bufon z pięcioma tytułami profesora, ludzie lubią widzieć w drugiej osobie siebie, swoje odbicie, tak? Czyli kogoś, kto też ma, to jest po prostu ludzki, kto też ma problemy, kto zaczyna od zera, więc, więc pokaż tę drogę. Świetną do tego okazją jest nagrywanie chociażby na Instagramie stories, tak? Relacji. Czego się nauczyłeś, komu zrobiłeś, pokazuj też, tak jak mówię, opinię, tak? czyli ten, według tego schematu, autorytet, tak, pokazuj opinię, pokazuj referencję, a najlepiej to nagrywaj właśnie wideoreferencję, o tym też za chwilę będę mówił, jeśli dojdziemy do oferty. I czas na punkt drugi, czyli pozyskiwanie zleceń. Część już tutaj omówiłem też wcześniej, czyli między innymi Twoja strona internetowa i Twój profil Google Moja Firma. Jeśli chodzi o stronę, zoptymalizuj ją na frazy kluczowe. Jeśli mieszkasz w małym, średnim mieście, postaraj się, aby ta strona była zoptymalizowana pod frazy kluczowe. Stwórz tam zakładkę blog i dodawaj wpisy, które są zoptymalizowane na frazy lokalne. Czyli na przykład, jeśli mieszkasz, nie wiem, w Szczecinie, to dodawaj tam dużo wpisów, właśnie zoptymalizowanych pod frazę tworzenie stron internetowych Szczecin, projektowanie stron internetowych Szczecin, agencja social media Szczecin, tak. Yy, masz teraz mnóstwo narzędzi opartych o AI. Omawiam je m.in. właśnie w moim kursie SEO, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Yy, jeśli, jest, jest, jeśli jesteśmy już przy moich kursach, to oczywiście te wszystkie kursy, które ja tutaj wymieniam. Możesz także kupić w pakietach. W pakietach jest dużo taniej, i jeszcze dodatkowo do każdego pakietu dostaniesz moją książkę, której jestem autorem. Tak? Link do wszystkich kursów w opisie tego filmu. Kolejna kwestia to lokalne agencje reklamowe. Świetnie się to sprawdza, zwłaszcza w małych i średnich firmach, gdzie tych agencji jest kilka: jedna, dwie, trzy. I po prostu idź do miejscowej agencji, jeśli mieszkasz w takim mieście, i powiedz, kim jesteś i jakie usługi oferujesz. Doświadczenie już mi tutaj pokazuje, że, że firmy, agencje reklamowe w takich małych miastach zazwyczaj temat tworzenia stron internetowych traktują bardzo pobocznie. One skupiają się na poligrafii, na drukowaniu ulotek, e, długopisów, kubeczków, e, banerów, oklejaniu banerami, a gdzieś tam te tworzenie stron internetowych i usługi komplementarne one są gdzieś tam traktowane, a gdzieś tam te tworzenie stron internetowych jest traktowane właśnie pobocznie. jest to świetna oferta, którą właśnie możesz złożyć takiej firmie. E, ponieważ oni będą mieli z ciebie czysty pieniądz. Ty będziesz miał od razu klienta, nie musisz za nim latać, dostaniesz czystego lida, czystego klienta, a oni dostaną prowizję, tak? Umawiasz się na stałą kwotę, na przykład e, w zależności od projektu. Na przykład mówisz: za prostą stronę 2000, ta agencja traktuje, e, kasuje takiego klienta 3000 zł. Ty, za przeproszeniem z tym klientem się użerasz, oni mają tysiąc o tych na czysto z ciebie, tak? a ty masz czystego klienta. Więc świetna opcja właśnie na nowe zlecenia. Kolejna metoda to tak zwana metoda na listę 100. To jest stara metoda, zanim jeszcze był internet, zanim jeszcze były social media. Chodziło w tym o to, mnie tego nauczono m.in. na szkoleniu właśnie sprzedaży w PZU, aby zebrać taką listę 100 osób, z którymi mamy kontakt, czy to, to telefoniczny, czy to bezpośredni, bo zazwyczaj mniej więcej osoby właśnie mają z taką setką osób do czynienia. I każdej tej osobie po prostu powiedzieć, czym się teraz zajmujesz, tak? Czyli się po prostu przedstawić, a czy przedstawić, no znamy tę osobę, więc zapytać, co u ciebie dobrego, poinformować, czym się teraz właśnie zajmuje e, i czy nie zna osób, e, a jeśli tak, to kogo, kto byłby zainteresowany, czy to stroną internetową, czy to właśnie usługami komplementarnymi. <coughs> Czyli takie zasiewasz ziarko, tak? Wśród tych osób. Teraz, oczywiście tych osób, które, z którymi mamy do czynienia, mamy duże większe pole możliwości, ponieważ kiedyś to tak jak mówię z tymi osobami trzeba było się znać bezpośrednio trzeba było gdzieś tam zadzwonić teraz jak mamy social media wystarczy, że wejdziesz na messengera i do każdej osoby, którą masz w kontaktach napiszesz taką właśnie wiadomość. Cześć, co u ciebie? Dobrego, mam nadzieję, że wszystko dobrze. Ja obecnie zajmuję się tym i tym, pomagam takim i takim osobom. Czy jest ktoś, komu mógłbym pomóc, kogo znasz, tak? I taką wiadomość właśnie wysyłasz na messengerze. I czekasz, siejesz tak zwane ziarenko, tak? Niech jedna, dwie osoby ci wpadną z takiego, z tych Twoich 300-400 znajomych, to już jest początek. A jeśli nie wpadnie od razu, to one będą o Tobie pamiętały. Zasiałeś ziarenko i w przyszłości za tydzień, dwa, być może taka Krysia, twoja znajoma będzie na imieninach, bądź na Wigilii, i Zenek e, powie, że chce stronę internetową, i Krysia sobie przypomni o Tobie, bo dwa tygodnie temu dostała od Ciebie wiadomość. Więc to jest to dobra opcja, tak zwana lista 100. Więcej tych metod, oczywiście tak zwanych 9 moich złotych źródeł na pozyskiwanie nowych klientów znajdziesz właśnie w moim kursie, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Kurs jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Kolejna metoda o której tutaj właśnie już mówiliśmy to publikacja w social media kolejna metoda, tym razem płatna to reklama na Performance Max w systemie w Google Ads Performance Max jest to metoda oparta o sztuczną inteligencję pokazuje Twoje reklamy w każdym możliwym miejscu tak naprawdę w internecie w formie bądź tekstowej, bądź grafiki, bądź też filmu na YouTube. Performance Max jest naprawdę tania. Za kilka, kilkanaście złotych dziennie jesteś w stanie miesięcznie dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy osób. I sztuczna inteligencja w ekosystemie Google Ads idealnie znajdzie ci nowych właśnie klientów. Zamierzam właśnie w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, nagrać dogłębny tutorial, gdzie pokażę, jak taką właśnie reklamę. Kolejna kwestia, kolejna metoda na nowe zlecenia to otworzenie tak zwanych spersonalizowanych video. Video, tak. Jest to jedna z najlepszych, ale najbardziej trudnych, monotonnych rzeczy, ale działających skutecznie. I tutaj bardzo potrzebna jest naprawdę silna kwestia mentalna. Jeśli chcesz w ogóle, jeśli chcesz prowadzić swój biznes, to kwestie mentalne są jednymi z najważniejszych, tak. Musisz sobie zrobić taki harmonogram. Ile masz, ile chcesz miesięcznie wysyłać wiadomości, ile dziennie chcesz wysyłać wiadomości tych tak zwanych spersonalizowanych wideo. Przyjmij sobie na początku, jeśli nie masz klientów, dopiero zaczynasz, że wyślesz około 10 e, takich właśnie zapytań, e, znaczy zapytań, spersonalizowanych wideo 10 dziennie, co miesięcznie da ci około 300, tak? I dzień w dzień wysyłasz po prostu minutowe, dwuminutowe wideo. Do osób, które potencjalnie mogą być właśnie zainteresowane stroną internetową, tak? I całym tym właśnie ekosystemem. O tym wszystkim uczę właśnie w moim kursie Jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. I generalnie właśnie chodzi o to, aby właśnie nagrać wideo, w którym mówisz. W jaki sposób możesz takiemu klientowi pomóc? Nie chodzi o to, żebyś się nagrał i powiedział, cześć panie Jerzy, e, widzę, że nie ma pan strony internetowej. Ja nazywam się Marek i chcę panu zrobić stronę internetową, bo jestem och, ach, super tani, mega e, konkurencyjny i świadczę usługi na e, wysokim poziomie. Nie, nie chodzi o to. Jeśli na przykład e, świadczysz usługi w małym mieście, nie wiem, niech to będzie na przykład e, Nysa, nie wiem, Nysa jest taki, taka rzeka, wierzę, że też jest taka miejscowość. Świadczysz usługi w Nysie i jesteś. E, i tam na przykład znalazłeś biuro księgowe Pixel. Biuro księgowe Pixel, które funkcjonuje, ale widzisz, że biuro księgowe Pixel, jak wpiszesz biuro księgowe NYSA, to na wizytówce tego moja firma jest bardzo nisko, jest poza tą trójką. Widzisz, że też nie ma strony internetowej, a nawet gdy ma, to spokojnie możesz świadczyć usługę chociażby optymalizacji tej wizytówki. I nagrywasz takie wideo. Dowiadujesz się, jak nazywa się właścicielka tego biura rachunkowego. Niech to będzie na przykład pani Grażyna i wysyłasz takie wideo. Pani Grażyno, ja nazywam się ten i ten, zajmuję się tym i tym. Znalazłem do Pani kontakt w internecie. i Informujesz, że wpisałeś frazę biura rachunkowe, Nysa i w swoich narzędziach analitycznych widzisz, że ta fraza jest miesięcznie wpisywana 60, powiedzmy, razy tak? w ciągu miesiąca. Ktoś wpisuje taką frazę i mówisz, informujesz Panią Grażynę, że Pani Grażyna traci 60 potencjalnych klientów miesięcznie ponieważ jest niewidoczna, ponieważ jak ktoś pisze biuro rachunkowe Nysa, to jej nie ma w top 3 i 60 klientów idzie bokiem, nie idzie do niej. Ludzie dużo więcej będą w stanie zrobić, jeśli poinformujesz ich o stracie. Nie co mogą zyskać, że mogą zyskać nowych klientów, tylko co tracą. Tutaj daj akcent, więc Pani Grażyna musi usłyszeć, że ona traci coś. I w tym wypadku informuję, że Grażyno tracisz, Pani Grażyno, tracisz potencjalnych 60 klientów bo oni wpisują, a Ciebie nie ma i Ty informujesz, że abyś tu była, musisz mieć zoptymalizowaną wizytówkę Google Moja firma, która wystrzeli szybko do top 3. A żeby ta wizytówka była w top 3, to Ty musisz zrobić jej stronę internetową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki tylko przykład. tak? na bieżąco wymyślony przeze mnie. Oczywiście jak to zrobić krok po kroku? Znajdziesz to wszystko w moim kursie jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. I takie wideo, które nagrywasz na przykład darmową aplikacją Loom, albo na przykład programem ScreenPal do nagrywania ekranu, wysyłasz na, me na Messengerze pani e właścicielce takiego biura. Tak? Ona widzi, że tam jest wideo, to nie jest spakowane, ona nie ma obawy, że coś pobierze na dysk, coś musi rozpakować i będzie miała wirusa. Nie wysyłaj tego mailowo. Wysyłaj to po prostu na messengerze, w DM, tak, direct message. Więc to było takie kilka tylko metod na, na tych pierwszych klientów. Te kilka metod, które Ci powiedziałem, już da Ci pierwszych klientów w tym biznesie, właśnie na tworzenie stron internetowych. 9 złotych źródeł, które przygotowałem. 9 złotych, e, złotych źródeł na nowe zlecenia, na nowych klientów, znajdziesz właśnie w moim kursie, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. I tak jak mówiłem wcześniej, ja swój system pozyskiwania nowych klientów e, podzieliłem, znaczy nowych klientów no tak, nowe zlecenia podzieliłem na takie dwie fazy. ProPAS, faza proaktywna, gdzie właśnie my idziemy z tym e, proaktywnie, idziemy szukać tych nowych klientów właśnie między innymi wysyłając te e, wiadomości do według listy stół do naszych znajomych i. Tworząc te spersonalizowane wideo, ale jednocześnie budujemy markę osobistą, te rzeczy, które Ci wymieniłem. Między innymi te rzeczy, bo ja więcej tych rzeczy oczywiście wymieniam w moim kursie. I w pewnym momencie ta faza proaktywna już nam tak naprawdę nie będzie potrzebna, bo nasza marka osobista i system poleceń. Bo pamiętaj, że każda wykonana strona e, idzie w świat i ona będzie Ci przynosiła nowych klientów z poleceń. W pewnym momencie. Marka osobista i system poleceń zaczną Ci przynosić nowych klientów i tak naprawdę będziesz musiał zrezygnować z tych, czy znaczy będziesz musiał, będziesz mógł zrezygnować, będziesz mogła zrezygnować z tego proaktywnego pozyskiwania nowych klientów, chociażby z tego długiego prospectingu, czyli tego wysyłania spersonalizowanych wideo, tak? I pamiętaj, że tutaj kolejna rzecz, czyli oferta. Oferta jest bardzo, bardzo ważna. Między innymi właśnie Twoją ofertą jest to spersonalizowane wideo, tak? Bez sensu jest wysyłać wiadomości na messengerze gdzieś tam pod postem, tak jak mówiłem, na grupie na Facebooku e, o WordPressie, o SEO, e, wysyłać e, bzdetne, durne wiadomości mailowe, na które i tak Ci nikt nie odpowie. Nagraj spersonaliz spersonalizowane wideo. Niech ta druga osoba po drugiej stronie widzi, że włożyłeś do tego wysiłek, że jesteś realnym człowiekiem. Ta osoba będzie Ciebie widziała, będzie Ciebie słyszała, będzie widziała tą pewność siebie w głosie, którą, którą, którą będziesz emanował, tak? E, I zobaczy, że poświęciłeś czas specjalnie dla bo to nie będzie wiadomość nagrana jedna do wszystkich, tylko zająłeś się jej biznesem, pokazałeś tej Grażynie z Nysy, że ty e, zadałeś sobie trud, nie tylko e, sprawdziłeś, ile osób wyszukuje biuro w Nysie, księgowe, ale także wysłałeś do niej wiadomość, tak? I tutaj pojawia się kolejna opcja, a czy opcja? Kolejna rzecz, e, którą świetnie Robert Cialdini opisał w swojej książce Wywieranie wpływu, teoria, praktyka, czyli e, zasada wzajemności. Ludzie, jeśli zobaczą, że zrobiłeś coś dla nich, zadałeś sobie dla nich trud, będą ci się chcieli odwdzięczyć, tak? I nawet jeśli nie chcą tej strony internetowej, to poświęcą Ci chwilę, aby po prostu odwdzięczyć ci się swoją atencją, swoją uwagą, bo ty im poświęciłeś czas. I nawet jeśli na początku nie chcą swojej tej strony internetowej, to poświęcając Tobie dwie minuty, masz czas. Masz czas, zdobyłeś ten czas, gdzie możesz przekonać, że jednak twoje usługi tworzenia strony i usługi komplementarne nie są dla nich kosztem, tylko są inwestycją, tak? Że to jest inwestycja, która szybko się zwróci. Więc Twoja oferta musi być ofertą mafii, ofertą nie do odrzucenia, tak, czyli pokaż siebie, że jest to, że niczym nie ryzykują. Pokaż tej ofercie w tym nagraniu wideo również referencje. Yy, możesz pokazać właśnie swój profil Google Moja firma, pokaż certyfikaty, czyli to wszystko, co będzie świadczyło o Twojej rzetelności. I punkt trzeci, praca z klientem. Pamiętaj, że abyś nie gonił za nowymi klientami, jak chomik na karuzeli, Wymyśl sobie system swoich usług komplementarnych, dzięki którym raz pozyskany klient będzie w długiej perspektywie czasowej na ciebie, e, będzie ci przynosił stały dochód. I mówiłem o tym, aby właśnie oferować te tak zwane usługi komplementarne. Jeśli ja działam w niszy małych, lokalnych biznesów, tworzę strony wizytówki małym firmom, to mam pakiet usług, które kieruję właśnie do tych firm, do tych. Lokalnych biznesów. I tak jak powiedziałem, jest to chociażby e, usługa optymalizacji, czy też nawet stworzenia, bo dużo firm też nie ma, e, stworzenia wizytówki Google, moja firma. Jest to lokalna firma, e, lokalna, przepraszam, reklama w ekosystemie Facebook. Ads. Wyklikanie reklamy dla lokalnej firmy, zasięgowej, czy też na ruch jest bardzo, bardzo proste. E, I tutaj e, możesz za taką usługę wziąć 200 zł miesięcznie, na przykład prosta. Prosta kampania reklamowa. 200 zł miesięcznie plus oczywiście budżet klienta. Niech to będzie na przykład budżet mały. 5 zł dziennie już wystarczy w takim mieście 20-30 tysięcznym. Więc 5 razy 30 to masz 150 zł, razy VAT to jest 180 zł plus Twoje 200 zł. Masz 380 zł. To jest koszt inwestycja Twojego klienta, i w, tej, I w tej kwocie 400 złotych dajesz mu gwarancję, bo dajesz mu co miesiąc podsumowanie reklamy. On ma kilkanaście tysięcy zasięg, tak? Więc Facebook, więc Wizytówka Google moja firma. Dalej możesz też oczywiście zgłębić się w reklamę w Google Ads. Świetnie tutaj działa reklama Performance Max. Stworzenie kanału na YouTube. Świetna metoda na monetyzację. Około 1000 złotych możesz wziąć właśnie za stworzenie kanału na YouTube, jego optymalizację. Oraz tworzenie klipu reklamowego dla firmy. I tutaj mówiąc klipu, wcale nie musisz biegać z kamerą do firmy, wynajmować studia filmowe, softboxy, wodotryski, mikrofony. Nie. Zrobię dla Ciebie to sztuczna inteligencja. Wystarczy, że podasz skrypt, który również napisze Ci sztuczna inteligencja i sztuczna inteligencja, są narzędzia. Jest narzędzie Pika, jest narzędzie Lumen 5. I tam wystarczy, że nawet wkleisz link do wpisu na blogu. I sztuczna inteligencja z tego wpisu na blogu, na przykład Twojego klienta zrobi film. Zrobi film, gdzie będą stokowe zdjęcia, stokowe filmy, naniesie na to nagłówki i zrobić taki 30 na przykład, sekundowy klip. Trwa to naprawdę 5 minut. Nagrywam właśnie kurs AI sztuczna inteligencja w małej i średniej firmie, gdzie właśnie możesz do swoich usług komplementarnych dodać właśnie jedną z takich usług, czyli wdrażanie AI w firmach w małych i średnich. Ale możesz też to właśnie wykorzystać, chociażby właśnie przez dodanie takiej usługi komplementarnej, która polega właśnie na stworzeniu takiego wideo na YouTube i stworzeniu kanału, tak? I zobacz, reklama abonamentowa, świetny model, jeśli chodzi o dalsze monetyzowanie klienta, tak? Wrzucasz w abonament, w abonament wrzucasz dodawanie wpisów na widzówce Google, moja firma, wrzucasz tworzenie kilku filmów na na takim właśnie kanale na YouTube. w Abonament wrzucasz reklamę lokalną w Facebook Ads, tak? Zobacz, już mamy cztery. Dalej, możesz zaproponować miesięczne, miesięczne publikowanie np. czterech postów na firmowym blogu na stronie internetowej. Kolejna opcja, właśnie to jest, jeśli chodzi o abonament. Robienie aktualizacji na stronie, również w abonamencie, tak? I jedna też rzecz, która właśnie wyróżnia mnie, bo często spotykam się z klientami, którzy zostali po prostu porzuceni przez swoich twórców stron internetowych, i oni nie byli w stanie czegokolwiek na tej stronie internetowej, na przykład edytować, zmieniać tam zdjęcia, zmieniać ee, teksty. Ja zawsze po skończeniu swojej usługi Robię takie szkolenie online dla tych klientów, gdzie pokazuję, jak taką stronę edytować, jak zmieniać. Nagrywam to wideo i to wideo wysyłam klientowi, i klient naprawdę jest mega zadowolony, że dostał. Że jak zapomni za pół roku, to sobie włączy to moje wideo i tam wszystko będzie miał krok po kroku. Teraz podsumujmy te kilkudziesięciominutowe wideo. Pierwsza część fundamenty, określ swój punkt zero. W jakim punkcie jesteś? Jakie są twoje umiejętności? Określ swoją niszę, czy kierujesz swoje usługi do jednej konkretnej branży? Jeśli tak, to czy znasz ją na tyle, aby kierować tam swoją ofertę? czy też na przykład, tak jak ja, kierujesz do niszy, która zrzesza małych, lokalnych przedsiębiorców. Określ, ile chcesz zarabiać, ilu potrzebujesz do klientów, co robi Twoja konkurencja. Niech to będzie drogowskazem, czego Ty robić nie możesz. Dalej, budowa marki osobistej. Zrób sobie zdjęcie profilowe, wybierz swój kolor brandowy. Twoje social media, twoja strona internetowa mają być spójne. Ma być tam wszystko w twoim jednym kolorze brandowym i ma być twoje zdjęcie, które ma wzbudzać zaufanie. Utwórz plan publikacji w social media według zasady 221, czyli na każde pięć postów dwa mają być na zasięg, dwa na wartość, jeden na autorytet. Dokumentuj swoją drogę. Utwórz profil w Google Moja firma i zbieraj pierwsze opinie. Zbuduj portfolio. Najważniejsza jest Twoja strona internetowa. Jeśli nie masz innych stron internetowych, zrób jedną, dwie strony nawet za darmo po rodzinie, tak abyś mógł wrzucić na swoją stronę internetową do zakładki ostatnie realizacje. To naprawdę w zupełności na początku wystarczy, bo i tak będziesz oceniany przez pryzmat Twojej strony internetowej. Jeśli masz jakieś certyfikaty, koniecznie je na stronę internetową do social media. Możesz wykorzystać chociażby darmowe kursy od Google i na przykład zrobić podstawowy kurs, podstawowy kurs, tak zwane internetowe rewolucje na stronie Google. Podstawy marketingu internetowego dostaniesz certyfikat z logotypem Google. To już będzie świadczyło o tobie z dobrej strony, już to cię wyróżni na tutaj. Pod kątem innych Twoich konkurentów. Wypisz, co robi Twoja konkurencja i niech to będzie Twoja lista, czego należy nie robić. Pozyskiwanie klientów. Tak jak powiedziałem, Google Moja firma, optymalizacja SEO Twojej strony internetowej. Lista 100. Odwiedź lokalne agencje reklamowe. I zrób to, o czym ci powiedziałem wcześniej. I oferta, tak? Czyli robisz wideo, wideo oferty, w których pokazujesz w jaki sposób pomagasz, czego, co może osoba stracić, jeśli nie, nie, jeśli nie będzie z Tobą współpracować, i pokazujesz również w tym wideo siebie z dobrej strony, czyli opinie, certyfikaty i ostatnie realizacje. I praca z klientem, tak? Pomyśl, w jaki sposób możesz dosprzedawać inne usługi najlepiej w modelu abonamentowym do Twojej usługi tworzenia stron internetowych. To tak w skrócie. Jeśli chcesz więcej, zobacz, co dla Ciebie przygotowałem w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. To kompletny biznes. Jeśli film podobał się, daj łapkę w górę, zostaw komentarz piona.